właśnie rozmawialiśmy o takim poziomie instytucjonalnym, jak miasto może pomagać ogrodom społecznym i co zrobić, żeby w ogóle ogród założyć. No i też zrobiliśmy takie małe wprowadzenie do tego w ogóle, czym ogród społeczny, społecznościowy jest i czym się różni od innych form uprawy żywności w mieście. Czyli na przykład czym się różni od farmy kolektywnej, no i czym się różni od ogrodów działkowych. I to, co najważniejsze, co padło, to właśnie fakt, że ogród społeczny przede wszystkim musi też dbać o ludzi, o społeczność ogrodników i ta integracja ludzi w ogrodzie jest kluczowa. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie ogrodom społecznym trochę bliżej, dlatego że są z nami ich założyciele i animatorzy, inicjatorzy. Nie wiem, czy Państwo znają taką witrynę Bujna Warszawa. Możecie tam sobie wejść i właśnie sprawdzić wszystkie te informacje, które wczoraj przekazywaliśmy, albo większość jest tam zawarta. I można tam znaleźć taką infografikę o tym, co jest kluczowe do założenia ogrodu. I jednym z tych kluczowych elementów są inicjatorzy. I właśnie dzisiaj się z tymi inicjatorami spotykamy. I bardzo się cieszę, bo mamy tutaj trzy osoby z trzech naprawdę bardzo różnych ogrodów. Jeden przy instytucji publicznej, jeden przy szkole i jeden założony przez grupę aktywistów tak bardzo oddolnie na warszawskim Jazdowie. I może teraz przedstawię wszystkich tak krótko. Także są z nami pani Emilia Ochocka i też się bardzo cieszę, dlatego że pani Emilia ma doświadczenie z zagranicy, bo bardzo długo pracowała jest założycielką ogrodu edukacyjnego w jednej z londyńskich szkół. Przepraszam, proszę. W 13. Chciałam powiedzieć, że jednej z londyńskich jesteś założycielką, a resztą chyba też się jakby opiekowałaś. Jest Paulina Jeziorek. Jak się wczoraj okazało, jak zapytałam, kiedy w ogóle w Warszawie się zaczął taki boom na ogrody społeczne, to usłyszałam odpowiedź, że od kiedy Paulina założyła ogród przy Służewskim Domu Kultury, więc... Razem z Jodie Baltazar, tak. Ona jest tutaj też ważną pionierką. Tak, więc Paulina i Jodie są tak naprawdę pionierkami ogrodnictwa społecznego w Warszawie. No i kolejny pionier, Michał Augustyn, z warszawskiego ogrodu Motyka i Słońce na osiedlu Jazdów. Więc to się zgadza. Kilka różnych perspektyw dzisiaj poznamy i z tego się bardzo cieszę. Bardzo ważnym aspektem, który będziemy dzisiaj podkreślać w naszej dyskusji, jest edukacja w ogrodzie, czyli jak można uczyć poprzez wspólną pracę przy grządkach. I tym się też dzisiaj zajmiemy, dlatego że nasi paneliści mają w tym bardzo, bardzo duże doświadczenie. I ponieważ mamy tutaj różne perspektywy, to chciałabym, żebyśmy zaczęli tak pokrótce od opisania tych ogrodów, którymi się zajmowaliście. Może zaczniemy od tego pierwszego ogrodu, który jest tutaj wymieniony, albo też możesz wybrać ogród, który chciałabyś opisać, którym się zajmowałaś i który najbardziej Cię reprezentuje. A chyba takim moim flagowym projektem był projekt w szkole Alec Franklin w Kensal Rise w Londynie, to był północno-zachodni Londyn. Szczęście było takie, że dzieci jedna z mam to była Thomasina Meyers, ona wygrała MasterChef UK, więc już mieliśmy celebrytkę. Mieliśmy kobietę, która ściąga fundusze i mieliśmy świetną dyrektorkę, która po prostu pamięta czasy kibucu w Izraelu. Więc jakby to było, ja chcę też tak trochę podkreślić, że ogród społecznościowy to są ludzie, tak? I to w sumie nieważne, gdzie to będzie, tylko fajnie, jak jest bardzo bioróżnorodnie i żeby każdy wnosił coś swojego. I z mojego punktu widzenia to jest podstawa. I bez tego jakby nie wyobrażam sobie ogrodu społecznościowego. Nie wyobrażam sobie takiej, nie wiem, jednej grupy społecznej, która by w tym brała udział. Więc usiedliśmy któregoś razu i stwierdziliśmy, ok, robimy ogród społecznościowy, który będzie właśnie przy szkole. I stworzyliśmy taki jakby, zmieniliśmy cały ekosystem w szkole. To znaczy, że zbudowaliśmy kompostowniki, tam nauczyciele musieli wrzucać swoją herbatę, kawę, wszystkie obierki. Tych kompostowników z czasem było mnóstwo.
jak sobie możecie wyobrazić, ale też i ten, ten teren, ten ground dookoła szkoły był bardzo duży. Z szefem kuchni, bo nie było cateringu, z szefem kuchni usiedliśmy i spytaliśmy, tak jakby ustaliliśmy, które zioła będziemy uprawiać. Oczywiście nie było możliwości, żebyśmy uprawiali zioła dla całej szkoły, warzywa i owoce, ale była taka zasada, że co najmniej raz w tygodniu mamy zbiór czegoś, co idzie do kuchni. I jak dzieciaki idą jeść obiad, czy tam lunch, to jest napisane, że dzisiaj z naszego ogródka pochodzi to i to. Byłam jednym ogrodnikiem i pracowałam tam 3 dni w tygodniu. Szkoła miała 600 dzieci, więc był hardcore, okej? Okay? Ja opisałam ten projekt troszeczkę bardziej w wytwórcach numer 5 i też jest taki jeden webinar zrobiony ogrody w szkole, więc był taki zapierdol, że ja w pewnym momencie nie wiedziałam, jak się nazywam. Więc zapukałam do head teacher i mówię, słuchaj, I have enough. Ja potrzebuję wsparcia. I ona mówi, dobra, super. Więc w tym momencie powstał, jakby dali mi kawałek jeszcze takiego playground, który przerobiliśmy też na ogród i tam była już stara taka furtka i tym ogródkiem akurat zajmowali się tylko rodzice. Czyli zgłosili się rodzice, którzy stwierdzili, okej, my będziemy coś tam uprawiać z dzieciakami w naszym wolnym czasie. I to jakby zaczęło być tak troszeczkę bardziej odgrodzone od szkoły. Do tego jeden after school club, czyli takie zajęcia poszkolne, zamieniliśmy z takich sesji tylko dla dzieci na sesje dla dzieci z rodzicami. I tutaj, chcąc nie chcąc, powstała świetna grupa hortiterapeutyczna, ponieważ okazało się, że najczęściej, no ich tutaj nie mogę powiedzieć, najczęściej były jakieś problemy w domu, tak? To albo były dzieciaki z rozwiedzionych domów, albo to byli samotni rodzice, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oni byli bardzo hands-on, oni bardzo chcieli pomagać, a ja też jakby mogłam na przestrzeni tych miesięcy obserwować, jak się więzi zmieniają, tak? Bo po pierwszych 3 sesjach ja powiedziałam, że słuchajcie, nie można używać telefonów. I to nie chodziło o dzieci, tylko chodziło o rodziców niestety, bo rodzice przychodzili na zajęcia ogrodnicze. Ja mówię, okej. Z czasem też widziałam, no różne były reakcje nauczycieli, wiecie, no jedne dzieciaki, no jedni nauczyciele byli bardzo za, inni na przykład po zbiorze ziemniaków, gdzie dzieciaki normalnie ziemniaki wsadzały do kieszeni, bo to była po prostu wow, że mamy ziemniaki, no to jedna na przykład nauczycielka wzięła i kazała im ustawić się w rządku i każdemu kazała wyrzucić ziemniaki do śmietnika. Ja stałam. Żeby się nie ubrudzili. Tak, i żeby nie ubrudzili klasy. Ja stałam, nie mogłam nic powiedzieć, tak? Ale spotkałam się znowu z head teacher, ja mówię, słuchaj, musimy zrobić szkolenie dla nauczycieli. Zrobiliśmy szkolenie dla nauczycieli, po czym oczywiście były te osoby, które wchodziły normalnie, mieliśmy taki piękny biodom z tym takim attitude, ja to dzisiaj byłam w McDonaldzie, ha! Ja mówię, witaj, zapraszam, super. Od takich, że kurczę, super i zajawka i super i świetnie. To też się super rozwijało, dlatego że wiecie, z czasem przychodzili i zaczęli mi odchwaszczać. Też im tak wpuściłam taką jakąś teorię, że wiesz, jak odchwaszczasz, to czyścisz swoją głowę z myśli, więc to zaczęłam wprowadzać też taki mindfulness. No i w pewnym momencie z dumą, Milusia, stałam i mówiłam, kurczę, hula. I wiecie, co to jest? Świetna satysfakcja, jak widzisz, że coś takiego podstawowego jak jedzenie, bo ja zawsze mówiłam, że Food Growing Project to chodzi o jedzenie. My jemy, my codziennie jemy warzywa, owoce. Możemy tam niektórzy jedzą mięso i w ogóle, no ale to jest bardzo nasza, jakby, no my to robimy codziennie, tak? I to fajnie ludzi jednoczy bardzo. Na przykład jedno pytanie, jak wchodziłam do nowych szkół, czy do nowych projektów, to pytałam dzieciaków, jakie jadłeś dzisiaj rośliny? Nie, no żadnych. Ja mówię, no nie, no proszę cię. No to na przykład jadłem kanapkę, no to schodzimy do części pierwszej, no, z czego zrobiony jest chleb, tak? A co było na tej kanapce? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to też gdzieś tam otwiera horyzonty, szczególnie, wiecie, dzieciaki w Londynie, no nie, no. Co tu dużo gadać? No ciężko tam, urban jungle, tam no, i rodzice nie mają też dużej świadomości a propos jedzenia. Może zaraz przejdziemy też do takich wyzwań, bo o tym też chciałam porozmawiać, co jest jednym z największych problemów, jakie mogą spotkać edukatorzy w takich ogrodach, ale to jeszcze chciałabym, żebyście Paulina i Michał tak opowiedzieli, też przedstawili krótko swoje ogrody. Jak wyglądało ich zakładanie? Aha, jak wyglądało początki. Zakładanie? Mm-hmm.
To wszystko zaczęło się tak naprawdę od kolektywu Jadalnia Warszawa, który wraz z Jody Baltazar, to jest taka miejska, amerykańska miejska ogrodniczka, która mieszka tutaj w Warszawie i przetarła szlaki. To ona pierwszy założyła na Ochocie ogród, który nie do końca uzyskał status społecznego ogrodu, choć rzeczywiście ona zapraszała tam ludzi, ale ze względu na barierę językową nie udało jej się pokonać tej bariery. Ale założyła kolejny ogród razem ze mną tutaj. Zanim to się stało, to miałyśmy razem kolektyw Jadalnia Warszawa, który w Warszawie spacerowałyśmy razem z grupą, z grupami zaproszonych osób i przyglądałyśmy się roślinom dziko rosnącym w Warszawie. I ponieważ przez rok czy dwa organizowałyśmy takie spacery, żeby zobaczyć, co tutaj rośnie i gdzie na przykład można sobie nazbierać wiśni, jabłek, gruszek czy malin, a jest wciąż dużo takich miejsc, to jeden z uczestników powiedział nam właśnie o tym miejscu, o Służewskim Domu Kultury i wtedy nie było tego miejsca, nie było tej sali, w której siedzicie. To było 5 albo 6 lat temu. I powiedział, że w planach architektonicznych na Placu Zabaw jest przeznaczona przestrzeń pod ogródek dla dzieci. Bardzo nietypowa rzecz, bo to jest bardzo, jak widzicie, nowoczesny budynek i zaprojektowany właśnie z myślą jakąś tam ekologiczną. Widzieliście na pewno i wiatrak, i to, że część budynku jest przeszklona, tak żeby się nie odcinać jakoś od tego wspaniałego parku, który tutaj jest, Dolinka Służewska. No i w ten sposób to się zaczęło. Spotkałyśmy się tutaj na rozmowę, a ponieważ Jody była już ogrodniczką miejską i miałyśmy na koncie jakieś działania związane z roślinnością w mieście, to przedstawiłyśmy taki plan i tak się zaczęło. Zaczęło się od walnego tutaj spotkania dla społeczności, która dookoła mieszka w tych blokach, w tych wieżowcach, jeszcze w starej siedzibie Służewskiego Domu Kultury. Na to spotkanie przyszło w sumie bardzo dużo osób, no bo myślę, że z 30-40 osób przyszło w marcu, kiedy jeszcze nic nie można było robić w ogródku, tylko zasadziliśmy sobie symbolicznie w małych doniczuszkach jakieś nasiona, które miały posłużyć za sadzonki. Już nawet nie pamiętam, czy one dotrwały później do tego dnia sadzenia i czy udało się przenieść do tej siedziby. I tak to się zaczęło, że wystartował ten ogród. Nie wiem, czy Państwo byli na Placu Zabaw i widzieliście ten nasz ogródek, wspólny ogród. A kto widział wspólny ogród? Czyli jest trochę osób. W tym momencie nie wygląda tak imponująco, jak się tam przejdziecie. Jest zima i nie ma roślin, bo wiele z tych roślin, większość właściwie, które tam uprawiamy, to są rośliny jednoroczne. Czyli po sezonie idą do kompostownika. Dlatego zapraszam Was przede wszystkim wiosną, ale tak to się zaczęło, że razem z Jody Baltazar w tym w sumie bardzo sprzyjających okolicznościach, bo nie musimy się martwić o teren, nie musimy się martwić o prąd, o wodę. Służewski Dom Kultury ma już grono jakich odbiorców i to zawsze powtarzam, to jest super ważne w naszym ogródku i zawsze było przy zakładaniu, to jest niskie ogrodzenie, że kiedy my tam same działałyśmy, to byłyśmy bardzo widoczne. Ludzie tak trochę z niedowierzaniem może przychodzili, bo to na pierwsze spotkanie przyszło dużo ludzi, potem już na drugie i trzecie już tyle nie przyszło nigdy. I tak nam się przyglądali, myślę, że przez pierwszy rok, przychodząc z dziećmi na plac zabaw, tak się opierali o ten płotek, bo on jest akurat tak na wysokości łokci. I tutaj pani mówiła, że rodzice patrzyli w telefon, a u nas nie. U nas tak się patrzyli, tak obserwowali, jak my tam coś kopiemy. A nawet, nie wiem, latem ktoś tam się opalał i wskoczył na chwilę, pamiętam, pan do nas, żeby nam pomóc przekopać. I to było takie bardzo miłe, jak takie spontaniczne różne akcje pomocowe, czy to rodziców, czy to opalających się dookoła.
No i jakoś ludzie się tak przyzwyczaili do naszej obecności tam. Poza tym starałyśmy się, żeby to było bardzo regularne, czyli że my zawsze tam jesteśmy w poniedziałki, zawsze w czwartki i zawsze jest też przynajmniej raz w miesiącu jakaś impreza, w której te osoby mogą wziąć udział. To było takie integrujące, myślę, i po jakimś czasie okazało się, że ta społeczność jest taka w taki migotliwy sposób, powiększa się, zmniejsza. Czasem jest mniej osób, czasem niektóre przychodzą z mniejszą regularnością, ale zaczynamy być tutaj rozpoznawalni i to, że my się już tutaj na stałe jakby zaszczepiliśmy w tej społeczności, byłoby mi dowodem kiedyś takie zdanie, które zasłyszałam, że przechodziły dwie panie na spacer z psami koło tego naszego ogródka i jedna powiedziała do drugiej, tak spojrzała na tych pracujących kilku ogrodników u nas w ogrodzie, a, bo to dzisiaj czwartek. Tak, do tej kwestii, jak zintegrować taką społeczność, to myślę, że jeszcze za chwilkę przejdziemy. A powiedziałaś o tym, że tutaj w Złóżewskim Domu Kultury jest taka w miarę luksusowa sytuacja, że nie trzeba się martwić o prąd i wodę i... O wodę to już chyba nie możemy się zacząć znowu martwić. No, o wodę to wszyscy będą się zaraz martwić, ale... no, ale mniej więcej... ta bliskość instytucji kultury sprawia, że wiele rzeczy tu jest zapewnionych. Natomiast z trochę innego punktu startowała Motyka i Słońce. Tak, tak. No, my zaczęliśmy właściwie od pomysłu i od kawałka ziemi, który leżał sobie jadłowiem na osiedlu Jazdów wśród domków fińskich. I to miejsce, w którym założyliśmy ogród, jest bardzo ważne. I ono w dużej mierze determinuje to, jak ten ogród działa. Ale może jeszcze do tego wrócę. Trochę mieliśmy szczęścia poza tym, bo pojawiła się możliwość skorzystania z grantu, dość tłustego jak na warunki ogrodnictwa społecznościowego w Warszawie w tamtym czasie, a to było 5 lat temu. Greenpeace przeznaczył 20 tysięcy złotych na założenie ogrodu i mieliśmy takie szczęście, że mogliśmy sięgnąć po te fundusze, więc zaczęliśmy z rozmachem, budowaliśmy wyniesione grządki, przywieźliśmy dużo ziemi, bo ziemia na Jazdowie jest pełna gruzu jeszcze po wojnie i trudno było tam cokolwiek uprawiać. Zapletliśmy ogrodzenie z witek wierzbowych, postawiliśmy piec, no i z pompą otworzyliśmy ogród w maju. No a później trzeba było sobie jakoś radzić, skończyły się pieniądze. Zakładaliśmy ten ogród w piątkę. To jest jakaś społeczność, jakiś zalążek społeczności, ale dość mały, jak się okazuje, w sytuacji, kiedy ogród jest tylko jednym z wielu zajęć, na które przeznaczamy nasz czas, więc chcieliśmy bardzo od samego początku, żeby ten ogród przyciągał inne osoby, nie tylko te, które mieszkają w pobliżu, ale w ogóle wszystkich tych, którzy są zainteresowani ogrodnictwem. Więc to nie myśleliśmy o tym, żeby stworzyć społeczność związaną z miejscem, tylko raczej społeczność pasji, społeczność zainteresowań. I to robimy do dziś. I to jest taki proces, który jest kompletnie nieprzewidywalny tak naprawdę. Zresztą jak myślę o tym ogrodzie, to słowo nieprzewidywalność jest tym, którym najczęściej mi przychodzi do głowy, bo nie mieliśmy żadnego planu takiego ścisłego, nie mieliśmy jakby wymyślonych zasad funkcjonowania tego ogrodu. Wszystko się tworzyło jak sam ogród, trochę organicznie i staraliśmy się reagować na rzeczywistość. Kiedy nie udało nam się rzeczywiście zaangażować ludzi, którzy mieszkają w okolicy, na przykład na osiedlu Latawiec niedaleko, to właśnie wtedy stwierdziliśmy, że musimy się otworzyć na inne możliwości. W coraz większym stopniu ogród stawał się takim miejscem działań edukacyjnych i tak jest teraz. Jest społeczność kilkunastoosobowa osób, które się zajmują tym miejscem i ona fluktuuje, nie jest stała. Jest kilka osób mocno zaangażowanych, ale jest też mnóstwo działań, które przyciągają osoby z zewnątrz i pokazują nie tylko to, jak działa ogród, nie tylko to, że można tworzyć przestrzeń miejską w ten sposób, bo to od początku było ważne, ale też staram się edukować. Tak? Edukacja ekologiczna jest dla nas bardzo ważna i zawsze była. Więc to jest taki ogród, który
żyje swoim życiem, ale też jest, ale też coś pokazuje, tak? Ma coś pokazywać. Ma pokazywać, że mieszkańcy, którzy się organizują, mogą wziąć kawałek przestrzeni miejskiej w swoje ręce. No i właśnie, osiedle Jazdów jako miejsce działań było ważne też z tego względu, że wtedy jeszcze, 5 lat temu, sytuacja jazdowa była niepewna i tym działaniem chcieliśmy trochę tak jakby tę przestrzeń zagarnąć sobie, znaczy nie sobie, tylko właśnie wszystkim, którzy chcieliby z niej korzystać w twórczy sposób i w ten sposób trochę oddalić groźbę, że Jazdów stanie się miejscem zabudowy, miejscem rozwoju tego nowoczesnego miasta, takiego miasta, jakim sobie wyobrażali ówcześni włodarze. No nam się wydawało, że to jest zbyt cenna przestrzeń, żeby ją zabudowywać i że ta jej wartość właśnie polega na tym, że są te drewniane domki i że to wszystko się dzieje w centrum miasta, trochę w takiej trochę surrealistycznej przestrzeni, zupełnie nie pasującej, odbiegającej od tego, jak wygląda współczesne miasto. I właśnie dlatego też, że chcieliśmy ocalić to miejsce, wybraliśmy właśnie osiedle Jazdów. To było od początku jakoś bardzo ważne. No właśnie, wczoraj tutaj był z nami Maciek Łebkowski, też współzałożyciel Motyki i Słońca. I kiedy omawialiśmy w ogóle rolę ogrodów społecznych w mieście, to powiedział, że rośliny w ogrodzie, tak jak na przykład na farmie kolektywnej, one są po prostu celem. Celem jest produkcja żywności i jak największej produkcji warzyw i owoców, tak żeby ludzie mogli się wyżywić. Tak w ogrodach społecznych produkcja, uprawa roślin jest często może nie tyle pretekstem, co nie celem samym w sobie. Na razie, ale ma właśnie zwracać uwagę na pewne problemy. Na przykład może mieć taki potencjał polityczny, czyli zwracać na pewne uwagę właśnie tak jak ty mówisz, uwagę na pewne problemy, że zakładamy ogród społeczny na terenie, który ma być, który jest przeznaczony pod zabudowę albo na przykład pod budowę jakiejś trasy. I wtedy aktywiści, którzy takie miejsce zasiedlają i w którym tworzą ogród społeczny, mówią: hej, nie możecie tu nic zbudować, bo my tu uprawiamy rośliny, albo nie możecie zanieczyszczać nam tutaj tego miejsca, bo tutaj rośnie nasz ogród. Więc rośliny właśnie mogą mieć, może to się wyda za dużym słowem, ale mogą mieć na pewno jakąś swoją rolę w akcjach aktywistycznych i politycznych. Mogą oczywiście być celem i na pewno niedługo te wszystkie farmy miejskie i ogrody społeczne staną się w dużym stopniu bardzo ważną częścią produkcji żywności w mieście, ale mogą być też właśnie takim narzędziem do uczenia wrażliwości na przyrodę i do uczenia w ogóle tego, czym jest żywność. I chciałabym Was zapytać, jak Wy właśnie wykorzystujecie to w swojej pracy. Ty już wspomniałaś o jedzeniu i o tym, że zaczynasz odczarowywać to wszystko dla dzieci, które znają tylko jedzenie z McDonalda. Jakbyś mogła opowiedzieć o tym trochę więcej? To ja może już tak wyjdę poza tą szkołę Anne Franklin. Ostatni projekt, jaki prowadziłam, to był Penfold Community Hub. On był na obszarze domu dla osób starszych, ale otwarty był dla wszystkich z dzielnicy Westminster. I tam mieliśmy 12 miejsc, to było finansowane przez miasto. I akurat tak wyszło, że zgłosiło się 12 kobiet. Większość z nich, bo bardzo zróżnicowana grupa. Jedna na przykład, i to też tak pokazuje, jakie były potrzeby ludzi, bo ja sądzę, że ogród społecznościowy musi wychodzić z potrzeby, tak? Jeżeli ktoś sobie wymyśli, że okej, zrobimy tam ogród społecznościowy, bo to jest fancy teraz, to nie będzie działało, nie? A jak wyjdzie tu z trzewi, tak? Że jest ta potrzeba spotkania się i tak dalej, to jest fajnie. No ale na podstawie tego Penfold Community Hub, tam jedna osoba na przykład była bardzo, bardzo mocno chora fizycznie i była wręcz zamknięta w domu, więc córka ją wyciągała do tego ogrodu i przychodziła, tak? Kolejna osoba była, miała bardzo ciężki czas, przychodziła żałobę po mężu, też wyciągała ją
córka, żeby przychodziła. Kolejna osoba miała takie wielkie, większe poletko i uprawiała mocno, żeby wyżywić całą rodzinę, tak? Kolejną osobą była pani psycholog z lokalnej przychodni, która robiła jakieś badania na temat działania przyrody, bo takim szpiegiem trochę robiła, ale też miała swoje poletko i też uprawiała. I ona tak mówiła, że wiesz, jestem panią psychologa. Dobra, choć tu coś posadzimy. Kolejna kobieta, większość z nich w ogóle było też, że większość grupy to były kobiety z Indii. Jedna na przykład nie mówiła w ogóle po angielsku, więc to było dla niej jakby taka forma i spotkania się w jakimś takim mniejszym gronie i uczenia się też języka angielskiego. Kolejna kobieta, Kim z Chin, ona miała bardzo mocny reumatyzm, ale mówi, że ona się czuje dobrze, jak ona tutaj przychodzi. Tak? Kolejna jeszcze kobieta rozpoczynała swój mały biznes na Church Street Market i mówiła, że oni używają tam jakiejś przyprawy, która jest bardzo droga, ale ona przeczytała, że w Anglii można ją uprawiać, więc ona by chciała ją uprawiać, żeby później gotować jedzenie i w ogóle. I na mój ostatni dzień, słuchajcie, one ugotowały mi, ja miałam torby jedzenia, co w ogóle było przeginka, ale więc jakby każdy miał inny powód, tak? A jeżeli chcecie ten, no jeżeli chcecie brać udział, czy chcecie zakładać, to posiedźcie trochę sami ze sobą i co ja chcę z tego wynieść, bo wynieść można bardzo dużo, tak mi się wydaje. No. A jak wygląda właśnie edukacja poprzez dbanie o rośliny we wspólnym ogrodzie przy Służewskim Domu Kultury? Ona się odbywa na wielu poziomach, o czym zresztą Klaudia wiesz, bo nie wszyscy pewnie wiecie, że Klaudia jest, z Klaudią poznałyśmy się we wspólnym ogrodzie i jest członkinią wspólnego ogrodu od 4 lat chyba, tak? Od 4 lat, a ogród ma no prawie 6 lat. I przez te 6 lat zajmujemy się tam i edukacją dzieci, i edukacją dorosłych. W sumie w równym wymiarze już teraz, to się zmieniało, ale po pierwsze mamy te spotkania, także 2 razy w tygodniu tam jesteśmy i działamy. I wydaje mi się, próbowaliśmy robić jakieś takie kursy dedykowane dzieciakom, że one przychodzą i to są tylko zajęcia ogrodnicze dla nich, ale doszłam do wniosku, że zupełnie lepiej działają po prostu dni pracy, kiedy wszyscy jesteśmy razem, w każdym wieku. A jest tam rzeczywiście taki bukiet, no nie wiem, od 60, chyba 70 nawet lat, najstarsza członkini, która jest z nami od samego początku, najdłużej, i od dzieciaków, właściwie niemowlaków. Tak. No nawet dzieci się już urodziły się w tym już ogrodzie. Nawet w tym ogrodzie. Zniknęła jedna członkini naprawdę bardzo krótko i z powrotem się pojawiła z niemowlęciem bardzo szybko. Więc doszliśmy do wniosku, że te dzieci edukują się po prostu raczej będąc tam z nami i robiąc różne rzeczy z nami, pracując. Tym bardziej, że my sami się tam edukujemy. Nie jesteśmy z wykształcenia ogrodnikami również i choć wiele z nas miało jakieś związki z wsią w dzieciństwie, ale nie każdy, to w ten sposób przebiega na tym pierwszym poziomie ta edukacja, że no, przyglądamy się tym niezliczonym naprawdę procesom. Tam jest tyle zwierząt, owadów, ciągle znajdujemy jakieś jaszczurki, nietoperze, jeże, robaczki wszelkiego typu w kompoście. Zresztą jedno z zajęć, które organizowaliśmy dla szkół, polegały jedne z zajęć na tym, że dzieciaki na białych kartkach przyglądały się kupce kompostu i patrzyły, ile tam kłębi się życia po prostu różnego rodzaju. To było akurat fascynujące dla nich. I to jest ta forma edukacji taka ogólna, międzypokoleniowa, międzygatunkowa. Ale oprócz tego organizujemy tam też zajęcia dla szkół, które przychodzą i to są takie łączone razem z pszczelarium, które tutaj działa, także dzieciaki są najpierw, patrzą jak działa ULA, potem przychodzą do nas i to wszystko jakoś się łączy.
Oprócz tego jest bardzo dużo już teraz zajęć. Najpierw zaczęliśmy od warsztatów oczywiście terenowych tam w ogrodzie, bo były tam zajęcia ogrodnicze i kompostowania i wybudowaliśmy sobie piec, czyli warsztaty z ekobudownictwa naturalnego, więc potem piekliśmy chleb, robiliśmy warsztaty z wypieku chleba, rozstawialiśmy sobie tam polowe kuchnie i gotowaliśmy często. I coraz więcej tych zajęć nam się mnożyło, aż wreszcie wyszliśmy tutaj, bo okazało się, że zimą też chcemy coś robić, więc weszliśmy tu zimą do budynku i tutaj robiliśmy haft botaniczny, czyli haftowaliśmy te rośliny, które rosną dookoła jadalne, a zapraszam od razu Was na pod koniec lutego będzie można tą mapę obejrzeć wyhaftowaną w salonie literackim. Ale też wykłady z permakultury, wykłady z ogrodnictwa, z kompostowania, z pszczelarstwa. Już teraz coraz więcej jest tutaj projekcje ekologiczne, więc no, ta edukacja stała się bardzo dużym, no, bardzo dużą częścią, jeśli nie wiem, czy główną, bo wydaje mi się, że dużo osób. Zadawałam im to pytanie, wszyscy sobie zadawaliśmy, po co przychodzimy do ogrodu i okazało się, że większość osób przychodzi po to, żeby spędzać razem czas, że to jest ten najważniejszy, żeby wychodzić z domu i z innymi ludźmi po prostu być na świeżym powietrzu. Ja też teraz tak sobie pomyślałam, jak ty wspomniałaś o tym, że nie wyobrażasz sobie, żeby tylko jedna grupa społeczna prowadziła jeden ogród, to właśnie z doświadczenia wspólnego ogrodu wynika to, że właśnie rzeczywiście świetnie to działa, jeżeli są ludzie z różnych grup. Dlatego, że to służy nie tylko tej wymianie doświadczeń ogrodniczych, ale takich życiowych, że poznajesz po prostu problemy ludzi, z którymi byś się w ogóle nie spotkała w pracy, których nie masz w kręgu swoich znajomych, bo na przykład właśnie są to ludzie dużo starsi albo z jakichś zupełnie innych środowisk niż twoje. Zgadzam się. Taka przestrzeń relacji też, to jest edukacja poprzez... Przestrzeń relacji można znajdować, nie wiem, współlokatorów, mieszkania za pomocą ogrodu społecznościowego, pracę, naprawdę. Myślę, że skuteczniej. No, na takim najbardziej podstawowym poziomie to wydaje mi się, że ogród takiego uważnego ogrodnika, który spędza tam trochę czasu, uczy pokory. I to jest bardzo ważna lekcja. Wydaje mi się, że to jest kluczowa lekcja dla ludzi teraz, żeby nauczyć się, że nie nad wszystkim mamy kontrolę. I ogród jest doskonałym miejscem, żeby to zrozumieć, bo no, jeżeli ktoś przychodzi do ogrodu z takim założeniem, że weźmie tę ziemię pod swoją kontrolę i wszystko będzie ułożone i ładne i uporządkowane według jakiejś tam koncepcji porządku, powiedzmy, bardziej modernistycznej czy nowoczesnej, to się srodze zawiedzie. Z drugiej strony nie powiedziałem, że ogród jest chaotyczny, nie, ma swój porządek, tylko ten porządek jest tak złożony, że bardzo trudno go zrozumieć. I trzeba naprawdę wiele czasu i uważności, żeby się dostroić do rytmu ogrodu, żeby zaakceptować też to, że nie zawsze wyrasta nam to, co chcemy, tam, gdzie chcemy. Czasem bardzo często wyrasta to, co nie chcemy, tam, gdzie nie chcemy. W kompoście, do którego wrzucamy, nie wiem, jakieś pestki, dynia wyrasta, ni stąd, ni zowąd, i nie wiadomo, co z nią zrobić, czy zostawić, czy przesadzić. No i ciągle coś się dzieje, tak? Nie są zawsze miłe rzeczy. Jakieś zarazy się pojawiają i jeżeli nie chcemy stosować pestycydów, no to jest bodziec do myślenia o tym, jak możemy sobie z tym poradzić, używając łagodniejszych środków lub właśnie wzbogacając ekosystem ogrodu o jakieś elementy, których tam brakuje. W takim podejściu permakulturowym, które jest dla nas ważne, to jest właściwy sposób postępowania, a nie chemia oczywiście. Więc wydaje mi się, że to jest taka lekcja, która jest najważniejsza, ale poza tym oczywiście no, uczymy się ogrodnictwa, tak? Uczymy się jakoś jednak trochę zarządzać, trochę współpracować z tą przestrzenią. Nie autorytarnie na pewno. No i organizujemy różne wydarzenia, tak, oczywiście. Organizujemy warsztaty. Organizujemy warsztaty, które też są okazją do tego, żeby jakby pokazać, jak ta przestrzeń może
jak ta, sama ta przestrzeń działa i to jest czasem niesamowite, jak ona oddziałuje na przykład na dzieci, które odkrywają w ogrodzie taką, no, trochę taki plac zabaw. Mieliśmy taką wizytę dzieci, uczniów z podstawówki i nie zapomnę tego momentu, w którym jedna z dziewczynek powiedziała mi, że to był najwspanialszy dzień w jej życiu, a to dlatego, że po prostu ona się poczuła tam wolna, tak? Poza murami szkoły poczuła, że jest jakaś taka przestrzeń, w której ona może coś zrobić w końcu i że to jest jakoś jej przestrzeń, że to od niej zależy, co tam się wydarzy. Więc i rośliny są wolne, i ludzie, jeśli trochę odpuszczą i trochę sobie właśnie pozwolą na taką swobodę, też mogą poczuć się wolni w ogrodzie. I to też dla nas było bardzo ważne. Ten ogród no ma jakieś swoje zasady oczywiście, tak, spisane, ale też bardzo wiele rzeczy dzieje się tam tak po prostu poza planem, dlatego że ktoś chce, ma na to ochotę. Jesteśmy otwarci, to jest też dość nietypowe. Jak na ogród, który z definicji powinien być ogrodzony. Nasz jest częściowo ogrodzony, ale ma 5 wejść i można tam po prostu w każdej chwili wejść i nabroić. Ale na szczęście to się dzieje rzadko. Czasem nam się zdarza, że giną jakieś owoce i warzywa, no ale też wyciągamy z tego lekcje. To uczymy się nieustannie. Proszę Państwa, w ogóle o dziwo zostało nam chyba niecałe 5 minut albo 6. Nie wiem, jak to się stało, ale chyba przez to, że jest po prostu czas. Ale jeżeli macie jakieś pytanie, to proszę podnieście teraz rękę. O, super. To ja podejdę, albo może będzie Pana słychać, jeśli Pan ma donośny głos. No dobrze, ja chciałem spytać, jak wygląda proces wyjścia do miasta, do władz miasta o ziemię. To może ja odpowiem, bo u nas to wyglądało po prostu tak, że złożyliśmy wniosek o dzierżawę do ZGN-u w Śródmieście. No i czekaliśmy na odpowiedź. Okazało się, że jest taka możliwość i że jest to drogie, że wydzierżawienie 700 metrów kwadratowych w centrum miasta to jest w ogóle poza naszym zasięgiem. No i wtedy szukaliśmy sposobu na to, żeby obniżyć stawkę czynszu i znaleźliśmy ten sposób. Dzięki temu, że płacimy 1% tej bazowej stawki, jesteśmy w stanie utrzymać ogród. Więc to nie jest łatwe, to właściwie chyba jest jedyny taki przypadek w ogóle w Warszawie, że ziemia jest dzierżawiona i to w centrum miasta, pod ogród społecznościowy. Proszę? A, jaki to sposób? No jest taki zapis w prawie w Warszawie, który pozwala na obniżenie tej stawki w sytuacji, gdy teren jest przeznaczony na ważne cele społeczne i decyzję w tej sprawie podejmuje prezydent Warszawy. Więc mieliśmy to szczęście, że prezydent Warszawy, wówczas Anna Gronkiewicz-Waltz, uznała, że ogród społecznościowy na Jazdowie to jest ważny cel społeczny, z czym się zgadzam. I dzięki temu możemy go utrzymać. I płacimy 70 zł miesięcznie. Więc jesteśmy w stanie utrzymać ten ogród bez grantów i bez prowadzenia działalności komercyjnej. Pytam o tyle, bo być może te ceny są zależne też od miejscowienia tej działki. Na pewno, na pewno. Tak. No tutaj jeszcze mogę powiedzieć, to odpowiadając trochę na pytanie zawarte w tytule tego spotkania, że takim dość łatwym, chociaż też wymagającym pewnego samozaparcia sposobem na założenie ogrodu w Warszawie jest skorzystanie z inicjatywy lokalnej. I kilka ogrodów w Warszawie powstało w ten sposób. Polega to na tym, że miasto daje jakieś zasoby, na przykład teren, materiały do budowy grządek, ziemię, a mieszkańcy wkładają swoją pracę i w efekcie powstaje ogród. Wówczas nie trzeba płacić za ten teren, przynajmniej w okresie trwania inicjatywy lokalnej. Więc jest to jakiś sposób, tak. Można też mieć szczęście. Mówiłaś o szczęściu, tak włapałam. My tutaj z taką grupą znajomych, tutaj jest Julia, też siedzi, nie może się schować. Stowarzyszenie Zasiej, myśmy zrobili kilka jakichś takich akcji spontanicznych na ogródkach działkowych Pratulińska koło Targówek Mieszkaniowy. I po ostatniej akcji spontanicznej wychodzę, prezes
ogródków bierze klucz i mówi, to ja cię wypuszczę, bo tam wszystko na klucz pozamykane. I mówi tak, a wiesz, Mila, coś ci pokażę. Ja wiem, o ja pierdzie. A budowaliśmy tam kompostownik, myślałam, że będzie trzeba kolejny zbudować, ale mówię, no dobra, no niech mi pokaże. I okazało się, że jest taka mała działka, która, na której były pszczoły i że on z wielką chęcią za bezpłatną dzierżawę odstąpi Stowarzyszeniu Zasiej. I mówię, wow. Przedwczoraj napisałam oficjalny wniosek, ma być spotkanie zarządu, ale chyba jeżeli prezes nas lubi, to sądzę, że będzie okej. I jest nas taka grupa ludzi, każdy ma jakąś taką inną zajawkę i mam nadzieję, że to będzie taki trochę edukacyjny może dla lokalnych szkół i przedszkoli, ale też i dla nas, tak żeby te nasze talenty też troszeczkę wykorzystać. No i niech rośnie, zobaczymy co z tego będzie, ale to było szczęście. No możliwe. Tam jeszcze pani podniosła rękę, przepraszam, widzę, że pan też macha, ale już chyba nie zdążymy. A nie, pan macha, że nie. Aha, dobrze, to że już nie. To jeszcze pani, proszę bardzo. Zaraz oddam głos Michałowi, ale wczoraj o tym rozmawialiśmy, właśnie o bezpieczeństwie żywności uprawianej w miastach i omawialiśmy też ten temat, że bardzo często, kiedy zakłada się ogród na przykład na jakichś terenach, które są nieużytkami miejskimi albo są to tereny po jakichś fabrykach, to prawie zawsze korzysta się z ziemi przywożonej na takie miejsce. Znaczy nie korzysta się z tej ziemi, która może być w jakimś stopniu skażona albo zanieczyszczona, tylko dowozi się nową ziemię, oczywiście z zachowaniem zasad ekologii, żeby to nie był torf i tak dalej. Ale też oddam zaraz głos ogrodnikom, którzy na pewno coś o tym powiedzą. Znaczy, chciałam tylko się odwołać do wczorajszego panelu, bo też w nim wzięłam, byłam słuchaczem i z tego co wiem, to powstała praca magisterska na ten temat, mówił mi Maciek Łebkowski i może można by było gdzieś na waszej... Na SGGW powstała, więc postaram się może tam na przykład udostępnić, bo to są bardzo ciekawe badania. Z tych badań wyniknęło, a 4 społecznościowe ogrody zostały przebadane 2 lata temu, że nie było, jeśli chodzi o glebę, żadnych niepokojących zanieczyszczeń. I to jest bardzo pozytywne, bo zawsze to pytanie się pojawia. Tak, no ja mogę jeszcze dodać, że to jest bardzo złożony temat i że rośliny mają różną zdolność pobierania związków z gleby, również tych toksycznych, różnią się pod tym względem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to rzeczywiście dobrym pomysłem jest przywiezienie ziemi z zewnątrz. Zawsze można też przebadać same rośliny, to znaczy wysłać próbki warzyw, ziół do badania, do laboratorium, żeby przekonać się, czy nie ma tam związków toksycznych, ale jeżeli ziemia jest przewieziona, to już tak krótko, w większości wypadków wystarczy po prostu dokładnie umyć warzywa, tak jak i tak to robimy, wybukując jakieś pyły, nie wiem, węglowodory, które mogą się unosić w powietrzu, no bo mamy smog, wiadomo, i niektóre rośliny też jakby wychwytują te zanieczyszczenia. Generalnie to wystarczy, ja jem od 5 lat warzywa z tego ogrodu i chyba jest wszystko okej. Okay. Znaczy oczywiście chyba najlepiej usytuować ten ogród, o ile to możliwe, przynajmniej kilkadziesiąt metrów od jakiejś ulicy, żeby to nie było przy samej ulicy, gdzie przejeżdżają samochody. Ja tylko jedno zdanie. W Fulham Primary kilka lat temu, to jest szkoła podstawowa, year 6, czyli 11-latkowie robili badania. Oni sprawdzali, braliśmy próbki powietrza od głównej ulicy, później było 100 metrów dalej, 350 metrów dalej. 350 metrów dalej od głównej ulicy robi bardzo dużą różnicę już, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, a podstawą w jednej ze szkół zrobiliśmy po prostu szpaler drzew, więc notami dużo się po prostu osadzało, więc to są takie... Trzeba trochę kombinować, pomyśleć i sądzę, że może być dobrze, tak. Tak, ale się da, zwłaszcza w obliczu tego, że na pewno będzie tu coraz większe zapotrzebowanie na produkcję w ogóle żywności w mieście i uprawy roślin, no to warto się już takimi rzeczami teraz
interesować i dobrze, że takie pytania padają. Ja tylko jeszcze pokrótce pokażę te ogrody, o których mówiliśmy. Tutaj jest właśnie twoje spotkanie. To był Dzień Kobiet, moi drodzy, 8 marca w szklarni Ravenscourt Park na Hammersmith. Bardzo fajny dzień. Tutaj mamy Paulinę w akcji we wspólnym ogrodzie, no a tutaj już wspomniana Motyka i Słońce. Jeszcze to, ta pierwsza grafika, to właśnie możecie ją znaleźć na stronie Bujna Warszawa i tam są wszelkie podpowiedzi, co trzeba zrobić, żeby założyć taki ogród i co robić dalej, żeby on dobrze działał. Musimy już kończyć. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, przede wszystkim naszym panelistom oraz Państwu dziękuję, że przyszliście i zapraszamy na kolejne spotkanie. Zakładajcie ogrody na działkach. Tak, zakładajcie.